Miśko, ty kabareciarzu, ignorancie i błaźnie. W taki właśnie merytoryczny sposób odniósł się do naszego ostatniego programu ksiądz katolicki Jacek Prusak z Krakowa, który twierdzi, że zarzuciłem mu w tym programie modernizm. Obawiam się, proszę księdza, że ja go raczej wykazałem. No ale o tym za chwilę. Jeżeli stoicie, to usiądźcie. Jeżeli siedzicie, to się połóżcie. No bo dzisiejszą audycję rozpoczniemy od mocnej, ale krótkiej riposty. I nie, moją motywacją nie jest jakaś ostateczna rozprawa z tym nieszczęsnym kapłanem, ale rozwianie wątpliwości i zasygnalizowanie po raz kolejny, że okres ochronny dla duchowieństwa niszczącego nasz Kościół właśnie się zakończył. A co to oznacza? Że świeccy katolicy, przywiązani do kościoła hierarchicznego, takiego jak zostawił nam Jezus Chrystus, bez modernistycznego nowinkarstwa i żadnych innych udziwnień, nie będą dłużej milczeli i bali się odezwać. Nawet jeżeli nie jesteśmy zapraszani do wielkich gazet i do mainstreamu, to i tak będziemy mówić. I nie ma znaczenia, czy przeciwko nam będzie stał duchowny ksiądz, zakonnik czy ktokolwiek inny. Trzeba zacząć walczyć o nasz Kościół i walić im prawdą między oczy. Bo chrześcijańska miłość to nie są słodkie gawędy i utwierdzanie innych w błędach. Miłe samopoczucie, no i uśmiechanie się do siebie, li tylko. Nie jest to też zgoda na rozprzestrzenianie się błędów, ale troska o prawdę, nawet gdy zaboli. No i o to musimy walczyć, do czego każdego z Was dzisiaj zachęcam. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku, o Kościele, ideach i sprawach wiary. Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia i czujcie się jak u siebie. Cel do końca grudnia osiągnąć 50 tysięcy subskrypcji. Tymczasem mamy koniec listopada, a tu 1/4 planu prawie wykonana. To wszystko dzieje się dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu w powstanie projektu Marek Miśko Czuwaj. Jest systematyczność, mamy zwiększanie się jakości, są ataki i wyzwiska, nawet za pomocą telefonu. Są zgłaszania do prokuratury, czyli wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby przyłączyć się do grona mecenasów naszego projektu, informacje na temat tego, jak nas wesprzeć, znajdziecie w pierwszym komentarzu oraz w opisie do tego filmu. To co? Zaczynamy! Pamiętacie ostatni program, w którym odniosłem się do skandalicznych wypowiedzi pewnego zagubionego jezuity z Krakowa, księdza Jacka Prusaka? Ojciec Prusak w sposób niewybredny zaatakował w swoich wpisach arcybiskupa Gondeckiego. Wszystko zaczęło się od listu, który ten przesłał do papieża w sprawie niebezpieczeństw grożących Kościołowi Powszechnemu, które nadciągają wraz z niemiecką drogą synodalną. Ojciec Prusak obsobaczył wtedy arcybiskupa za ten list, podając argumenty, które obalałem w rzeczonym programie. Miał on swoją premierę w minioną niedzielę. Jeżeli ktoś z Państwa go jeszcze nie zobaczył, to zachęcam, będę go linkował na koniec tego programu. Więc w programie tym przeanalizowałem zdanie po zdaniu, które wypowiedział ojciec Prusak, powołując się na prawo kościelne, szereg dokumentów i encyklik, wykazując niezbicie, że ksiądz Prusak, krytykując przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski w sprawie niemieckiej drogi synodalnej, nie tylko nie miał racji, dobrej woli, ale i podstawowej wiedzy. Program, który przygotowałem, starałem się wykonać jak najrzetelniej, no ale z odpowiednią, znaną też moim widzom, swadą. Po kilku dniach nadeszła odpowiedź ojca Prusaka, katolickiego księdza, jezuity, który tak kocha dialog, samą synodalność i tak bardzo walczy z klerykalizmem, tak szczerze zabiega o głos świeckich w kościele, że nazwał mnie kabareciarzem, błaznem, obrzucił kilkoma innymi inwektywami, a gdy znakomita większość komentujących pod jego postem dała księdzu znak, że błądzi, a do tego zachowuje się niekoniecznie tak, jak na księdza by przystało, zaczął kasować komentarze, a mnie samego zablokował. Tyle, jeżeli chodzi o synodalność. Tyle jest wart ich dialog. W pierwszej chwili, powiem Wam szczerze, pomyślałem, że nie dam mu psztyczka ani klapsa. Aż tu nagle, kilka dni po wymianie wspomnianych uprzejmości w tej samej sprawie co arcybiskup Gondecki, głos zabrał papież Franciszek, na którego powoływał się przecież ksiądz Prusak, krytykując aktywność arcybiskupa poznańskiego. Papież, podobnie jak Stanisław Gondecki, a nie jak ojciec Prusak, nie szczędził słów krytyki wobec niemieckiej drogi synodalnej. Zobaczcie. Oto artykuł z Die Welt. Papież Franciszek ponownie skrytykował rozwój kościoła katolickiego w Niemczech, pisze dziennik Die Welt. Gazeta opublikowała we wtorek 21 listopada list, w którym Franciszek podziela zaniepokojenie licznymi, konkretnymi krokami, którymi duża część tego lokalnego kościoła wydaje się coraz bardziej oddalać od wspólnej drogi kościoła
powszechnego. Ponadto papież Franciszek zarzuca Niemcom ciągłe szukanie szczęścia w nowych komisjach i omawianie zawsze tych samych tematów w pewien egocentryczny sposób. Zamiast tego zachęca do otwarcia się i wyjścia na spotkanie braci i sióstr, zwłaszcza tych, których można znaleźć na progach naszych kościołów, na ulicach, w więzieniach, w szpitalach, na placach i w miastach. List jest napisany w języku niemieckim i podpisany własnoręcznie przez Franciszka. Ojciec Prusak został więc na placu boju sam. Sam ze swoją nienawiścią, pogardą i brakiem elementarnej wiedzy. Cieszę się, bo przynajmniej nie będzie księdzu smutno. Usiądziecie sobie we czworo i wierzę, że będziecie się świetnie bawić. A na przykład gdyby się zrobiło na tym pustkowiu gorąco, to cień z pewnością da wam mniemanie księdza o swojej wyższości i nieprzeciętnej inteligencji. Tam będziecie mogli się skryć we czwórkę. No i w taki oto sposób jestem zmuszony do odniesienia się do tej riposty ojca Prusaka, którą zamieścił na swoim Facebooku, motywowany ubiegłotygodniowym wydaniem programu Czuwaj Katoliku. Ksiądz Jacek w najnowszym komentarzu, odnosząc się, jak rozumiem, do mnie, pisze: jest taki kabareciarz, błazen, mko. Rozumiem, że chodzi o mnie, który w prowadzonym przez siebie podcaście zarzuca mi modernizm i jeszcze inne herezje. Proszę księdza, nie zarzuca, tylko starał się udowodnić. Jeżeli popiera ksiądz to, co reprezentuje niemiecka droga synodalna, to prawdziwym może być chyba stwierdzenie, że jest ksiądz modernistą oraz heretykiem. O widmie herezji w Niemczech oraz nadciągającej schizmie nie mówi wcale Miśko, ale cały szereg biskupów, kardynałów oraz sam papież. Kardynałowie tacy jak Gerhard Müller, czyli prefekt Kongregacji Nauki Wiary za pontyfikatu Benedykta XVI i Raymond Burke, nie mają wątpliwości, że głoszący herezję w ramach drogi synodalnej niemieccy biskupi powinni zostać pozbawieni swoich urzędów. Znowu nie ja mówię o herezji, ale kardynałowie kościoła, w tym były prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Myślę, że gdyby papież Benedykt wiedział, że w Krakowie jest taki genialny jezuita jak ksiądz Prusak, to by tego Müllera wcale nie brał z Niemiec, wcale nie. Nie zrobiłby z niego prefekta, tylko właśnie z ojca Prusaka. No ale niestety wyszło jak wyszło. Ogromne ego księdza Prusaka pewnie przesłoniło jego skromną postać, no i ta została więc niezauważona przez Rzym, tak? No i niestety nie stał się prefektem. Był nim kto inny i miał właśnie takie zdanie, jakie przed chwilą wyraziłem. Tak czy inaczej, występuje ksiądz w obronie dokumentu niemieckiej drogi synodalnej, który krytykuje nawet sam papież, mówiąc o schizmie, część kardynałów i biskupów o herezji. Czyli mam prawo sądzić, że popada ksiądz w herezję z wielkim prawdopodobieństwem, jeżeli popiera to, co robią Niemcy, a czemu przeciwstawia się papież? No i kończąc tę kwestię. Ksiądz Jacek, który nie ma takich zdolności, aby mnie obrazić, podjął się jednak karkołomnej próby odpowiedzi na zarzucany modernizm, pisząc: tylko z powodu swojej ignorancji teologicznej nie wie, Miśko rozumiem, że słowo modernus pojawiło się w IV wieku, gdy chrześcijanie sami siebie w kontrze do pogan, których oceniali jako wstecznych konserwatystów, zaczęli nazywać siebie nowoczesnymi, czyli modernistami. Pan Mko, nie wiem dlaczego tak pisze moje nazwisko, ojciec Prusak, chyba żeby mnie obrazić, ale jak rzekłem, nie ma takiej zdolności, po prostu nie posiada zdolności honorowych, aby mnie obrazić. Chociaż nie grzeszy w tym programie inteligencją, że ja nie grzeszę, być może tak jest, a nawet z całą pewnością, szczególnie w kontekście zestawienia z inteligencją krakowską. Słusznie powiązał z tą grupą religijną właśnie mnie, czyli księdza Prusaka, a ja się ani tego nie wstydzę, ani nie wypieram. To teraz, proszę księdza, już mniej po błazeńsku, bo rozumiem, że z księdza taki archeolog. Tylko że nieznamite numery Brunner, już nawiązując do tej niemieckiej wycieczki. Modernizm w kościele katolickim to jest ruch myślowy, który pojawił się na przełomie XIX i XX wieku. Proszę bardzo, tutaj jest encyklopedia PWN. Modernizm katolicki, szeroki nurt myślowy w katolicyzmie na przełomie XIX i XX wieku. Czy wymyślił więc go Miśko? Nie. Wymyślili go źli ludzie. A skąd wiemy, że ci ludzie byli źli? Wiemy z encyklik, listów i publicznych wypowiedzi wielu papieży. Poglądy modernistów były i są sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Po co więc odwracać kota ogonem i sięgać do IV wieku? Zresztą ksiądz nie podał żadnych informacji na ten temat, żadnych danych.
Rozumiem, że opiera ksiądz tę tezę na jednej pani profesor, która uważa siebie za liberalną katoliczkę. Jest głośna właśnie w waszym środowisku, że w IV wieku byli jacyś chrześcijanie, którzy nazywali siebie modernus, co miało stworzyć modernizm. Nie, ja nazwałem księdza modernistą pod kątem tego, co mówili papieże ostatnich lat, a szczególnie święty Pius X czy święty Jan Paweł II. Tak więc w roku 1907 święty papież Pius X wydał encyklikę Pascendi Dominici Gregis, w której potępił modernizm jako herezję, nazywając go ściekiem wszystkich herezji. Nie ma tam słowa o IV wieku. W wyniku tego moderniści zostali więc wykluczeni z kościoła, jak dobrze ksiądz wie, a ich poglądy uznawane są za niezgodne z wiarą katolicką. Nawet ci, którzy do modernistów nie przystąpili, ale wyrażali poparcie, albo głosili ich tezy, albo udzielali im schronienia, też byli przez świętego Piusa X wykluczani z kościoła jako late sentencje, bo nawet nie musiała być formalna ekskomunika. O tym zresztą jest w Pascendi Dominici Gregis. No i tego terminu od tamtego czasu, czyli terminu modernizm, w kontekście kościoła katolickiego używa się do ruchu myślowego, który został potępiony przez Kościół Święty. W związku z tym proste pytanie. Czy według księdza święty Pius X też jest, jak był to ksiądz łaskaw napisać, ignorantem teologicznym, ponieważ w swojej encyklice, na którą między innymi się powoływałem w swoim programie, a który ksiądz skrytykował, nie zahaczył o wspomniany IV wiek? Zresztą wszystko ksiądz myli, nazywając mnie ignorantem teologicznym w tej kwestii. Rozumiem, historycznym. Sam ten modernizm, o którym ksiądz mówi z wieku IV, nie ma nic wspólnego z teologią, bo nie był prądem myślowym ani ruchem, ale pewną formą nazewnictwa wobec historycznych faktów, które nastąpiły w grupach chrześcijan, prawda? Więc jeżeli już miałbym być jakimś ignorantem, a pewnie jestem w wielu sprawach, bo nie jestem taką alfą i omegą jak ksiądz, no to chodziłoby raczej o ignorancję historyczną, a nie teologiczną. Nie będę też księdza nazywał manipulatorem, bo widzę, jak ksiądz błądzi, ale mam obowiązek reagować na zwodzenie innych ludzi, więc reaguję. Uważajcie na to, co mówi ksiądz Jacek Prusak, jezuita z Krakowa. Może to być bowiem bardzo niebezpieczne. A może i święty Jan Paweł II, proszę księdza, był teologicznym ignorantem, gdy wyrażał publicznie swoje obawy dotyczące modernizmu w encyklikach i listach apostolskich, co? Jest taka encyklika, pewnie księdzu bardzo dobrze znana, Fides et Ratio. Z 1998 roku, zresztą to nie tak dawno, papież ostrzegał w niej przecież przed skutkami modernizmu, który prowadzi do utraty pewności wiary i moralności. Z kolei w liście apostolskim Ecclesia de Eucharistia z 2003 roku papież potępiał nadużycia liturgiczne i braku wobec Eucharystii szacunku, które uważał za wynik właśnie czego? Wpływu modernizmu na Kościół. Ponadto Jan Paweł II krytykował także moralny relatywizm i brak szacunku dla życia ludzkiego, pamięta ksiądz? Uważał to za efekty modernistycznych tendencji w społeczeństwie. No i kto tu jest ignorantem? Walka, czyli koniec taryfy ulgowej. Długo trwały czasy realnego klerykalizmu, który jest rakiem kościoła. Tak to trzeba nazwać. No a jego przerzutami, czyli tego raka, jest sojusz tronu z ołtarzem, który to sojusz jak zawsze działa na niekorzyść ołtarza. Klerykalizm, który sprawia, że katolicy świeccy bali się albo nie mieli w zwyczaju reagować na zło popełniane w kościele, daje efekty takie, jakie wszyscy widzimy. Dziś rano, w niedzielę, napisał do mnie pewien widz, który stwierdził, że błądzę i osłabiam kościół, bo poddaję krytyce to, co jest w nim złe. Że tak nie powinno się reagować, że powinno załatwiać się to wewnętrznie. No to znowu proszę pana. Kanon 212, paragraf 1 prawa kanonicznego. Wierni, biorąc pod uwagę swoją wiedzę, kompetencje i prestiż, mają prawo oraz czasem nawet obowiązek w zgodzie ze swoim sumieniem wyrażać swoje zdanie w sprawach dotyczących dobra Kościoła, a także wskazywać swoim pasterzom swoje myśli o dobru Kościoła i wyrażać swoje pragnienia. Paragraf drugi mówi do tego ponadto, że wierni mają prawo do tego, aby nie tylko biskupi, ale także inni, którym powierzono władzę, troszcząc się o dobro Kościoła, słuchali ich opinii. Myślę, że to zamyka dyskusję. Na zło trzeba reagować, ale pamiętać też o wychowaniu i pokorze, bo przecież wśród wiernych też znajdziemy takich ludzi, powiedziałbym nawet ograniczonych wieloma ułomnościami, którzy raczej w swej niekompetencji i wyobrażeniu świata są dla kapłanów w parafii ciężarem. Potrzebne jest więc pewne wyważenie. Gdy proboszcz robi cennik za pogrzeby, wesela i chrzciny, jakiś oderwany od rzeczywistości, gdy nadużywa swej władzy, gdy wprowadza swoją mszę w miejsce mszy świętej, gdy źle się prowadzi, potrzebna jest reakcja i nie ma w tym nic złego. Obowiązkiem wobec Kościoła i całej wspólnoty wierzącej jest w zgodzie z własnym sumieniem, wiedzą, kompetencjami i zakresem możliwości zwracać uwagę, upominać,
ale kiedy trzeba, również bronić swoich księży, proboszczów, wikarych i w ogóle duchownych. Nie oznacza to jednak, że będziemy przymykali oczy na skandale, afery i coraz powszechniejszy brak wiary w duchowieństwie i również na poziomie episkopatu. Zdarza mi się spotykać kapłanów tu i ówdzie lub słyszeć o takich zdarzeniach, gdzie są wyraźnie rozdrażnieni, gdy publicznie pozdrawiamy ich, mówiąc niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na ulicy czy w sklepie. Z taką samą więc gorliwością stawajmy w obronie duchownych, jak i rugajmy ich, gdy odstępują od wiary i sieją zgorszenie. Walka. Chrześcijanie są stworzeni do walki, aby stawiać czoła wrogom i przeciwnościom, które stoją na drodze do zbawienia dusz i dobra ludzkości. Czy to moja mądrość? Radykalizm, który niektórzy mi zarzucają? Nie. To jest cytat, który pochodzi z encykliki papieża Leona XIII. Encyklika ta zatytułowana jest Sapientiae Christianae. Encyklika ta dotyczyła roli chrześcijan w społeczeństwie i ich obowiązków wobec Boga i bliźnich. Papież Leon XIII zachęcał chrześcijan do aktywnego udziału w życiu społecznym, opierając się na zasadach wiary i moralności. Według tej właśnie encykliki chrześcijanie powinni dawać przykład cnót chrześcijańskich w swoim codziennym życiu, i to zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej. Pamiętajmy o tym, gdy będą nas wykluczali, gdy będą mówili, że nie mamy prawa wyrażać swojej wiary poza świątyniami. Papież podkreślał w tej encyklice, że chrześcijanie mają nie tylko prawo, ale obowiązek troszczyć się o dobro wspólne, dbając o sprawiedliwość społeczną, solidarność oraz pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskim i co najważniejsze, wskazywał, że mamy konieczność obrony i promocji wartości chrześcijańskich wobec różnych form zagrożeń dla wiary i moralności, które mogą występować w społeczeństwie, również ze strony duchowieństwa, nawet krakowskiego. Zdaniem papieża chrześcijanie powinni walczyć ze wszelkimi formami zła i przeciwnościami, które mogą zagrażać zbawieniu dusz i dobru ludzkości. Bo to jest najważniejsze, proszę księdza Prusaka, a nie wasza korporacyjna jedność o to, czy wy walczycie sobie, że będziecie mogli mieć żony. Bo o to de facto walczycie. Tu nie chodzi o to, że ksiądz walczy o wiarę katolicką, w ogóle o Kościół. Takie mam odczucie. Po prostu jest ksiądz korporacjonistą. Walczy o to, żeby księżom było dobrze. Prawda? Bo do tego też zmierza droga synodalna. Żeby były babki, które są kapłankami, prawda? Że są księża, którzy mogą być nawet gejami? Gdzie są księża, którzy mogą mieć żony? To nie walczycie o Kościół, tylko o to, żeby po prostu zadość... A już dajmy temu spokój, bo to jednak katolicki program. Obyśmy nie musieli zbierać niedługo na rozprawy sądowe, bo jedna z organizacji, których szef... znajduje się obecnie w Norwegii, podobno szukany listem kończym, chce mi wytoczyć jakąś sprawę poprzez prokuraturę. Czekam w Radomiu tutaj na zawiadomienie, aby móc złożyć zeznania. Tymczasem, jeżeli widzę takie ataki, ostatnio pan wysyłał SMS-a, takiego bardzo obraźliwego, ale jestem przyzwyczajony przez ostatnie lata, to wiem, że coś się dzieje. To znaczy, że idzie dobrze. Już nie mówię tutaj, żeby jakoś to łączyć specjalnie z wiarą, ale w podobnej kwestii tak... hiperbolizując, mówił arcybiskup Fulton J. Sheen w przypadku głoszenia Słowa Bożego. Mówił, jeżeli głosisz Ewangelię i nikogo to nie oburza, to znaczy, że robisz to źle. Cieszę się więc, że to, co mówię, oburza część społeczeństwa, szczególnie tę lewą. No i chyba o to chodzi. A dzieje się to dzięki Państwu. Dzięki Państwu możemy ucierać nosa tym wszystkim lewarom i stawać się takim kamyczkiem w ich bucie. Jeżeli są Państwo zainteresowani postawieniem nam kawy w serwisie Boy Coffee lub za pomocą serwisu Zrzutka mogą Państwo zostać również naszymi mecenasami, to wszystkie informacje na ten temat znajdą się w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu. Wszystkim tym, którzy już biorą tę odpowiedzialność i chcą, aby projekt się rozwijał, aby projekt Marek Miśko-Czuwaj nadawał każdego tygodnia regularnie, serdecznie dziękuję za wasze wpłaty. Widzę je, doceniam i szanuję. A na odchodne w niedzielę. Może się mylę, ale odczułem w komentarzach ojca Prusaka nutę zdziwienia. Było to takie zdziwienie, że ktoś miał czelność odnieść się, i to jeszcze w miarę merytorycznie, do głoszonych przez niego tez, czy też jakiegoś publicznego, jak rzekłem, niesprawiedliwego i podłego potraktowania arcybiskupa z Poznania. Takie zdziwienie, jakie towarzyszy... Wiecie, jakie to było zdziwienie? Takie, jak towarzyszy jakiemuś szkolnemu wirażce, który przez miesiące, będąc przez nikogo niepokojony, robi na szkolnych korytarzach co chce, aż tu nagle pojawia się nowy uczeń, i skutecznie mu się stawia. I właśnie to była mniej więcej taka mina i takie zachowanie.
I dobrze, dobrze proszę Państwa, bo żadnej taryfy ulgowej nie będzie. Religia chrześcijańska jest religią miłości. Ale my, chrześcijanie, nie jesteśmy po to, aby, jak nam wmawiają, być frajerami. Jezus też nim nie był. Czuwaj. Jak donoszą właściciele wydawnictwa Capital Book, zostali ostatnio bardzo niemile potraktowani przez szkołę, która nazywana jest buńczucznie katolicką. Chodzi o KUL, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski. W moim przekonaniu już od dawna ta szkoła nie ma nic wspólnego z katolicyzmem, a przynajmniej tyle, co ksiądz Jacek Prusak. Natomiast zorganizowane zostały właśnie przy współudziale tej szkoły, czy przy głównym jej zaangażowaniu, targi książki katolickiej. No i na te targi, jak co roku, przyjechało wydawnictwo Kapital. No i kazano im się zawijać. Chociaż zapłacili, wynajęli, zaprosili swoich czytelników, odbiorców. Jakieś koszty przecież ponieśli w związku z tym, żeby tam dojechać oraz żeby poinformować, zrobić całą kampanię promocyjną. I nagle organizatorzy katolickich targów książki nakazali im zawinięcie wszystkich książek, które tam mieli na swoim stoisku i wyjście na zewnątrz, poza targi. Powodem miała być książka, jedna z książek o rzezi wołyńskiej. Jeżeli te informacje się potwierdzą, jeżeli to rzeczywiście miało miejsce, to o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim już nie będę myślał tylko i wyłącznie z perspektywy pewnej dozy niepewności. Będę po prostu uważał ten uniwersytet za szkodliwy. Ale zobaczymy. Będę jeszcze tę sprawę badał i w najbliższym czasie poinformuję Was, jak wyglądała ona naprawdę. Czuwaj! Wydawnictwo Dębogóra poleca książkę ekscelencji Atanazjusa Schneidera, biskupa pomocniczego Astany. Christus Vincit. Tryumf Chrystusa nad mrokami czasów. Niczym jego patron z IV wieku, święty Atanazy Wielki, biskup Schneider mówi rzeczy, których inni nie powiedzą. Książka do nabycia w wydawnictwie Dębogóra. Link do zakupu znajduje się w opisie filmu. Polecam. Marek Miśko.